Wiceburmistrz Daniel Putkiewicz, moim gościem podczas mazowieckiego turnieju karate. Witam, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam. Tydzień temu mieliśmy galę, ale teraz zacznijmy od zawodów karate. Dużo dzieciaków na pewno. Jak się panu podoba na turniej? Początek turnieju. Bardzo miło, cieszę się, że mieszkańcy spędzają aktywnie weekendy, także soboty, kibicując swoim pociechom. Jest tutaj sporo gości z zewnątrz, bo jest to inauguracyjny turniej Mazowieckiej Ligi Karate, WKF. Natomiast wiem, że na trybunach jest sporo mieszkańców Piaseczna, ponieważ kibicują swoim pociechom. Życzę im jak najwięcej sukcesów, dumy ze swoich pociech, a zawodnikom sukcesów osiągniętych w duchu walki fair play. No bo mamy dużo sekcji, no właśnie karate. I jak dzisiaj mogliśmy zauważyć, mieliśmy już jakie sukcesy mamy, ponieważ nasi zawodnicy zostali powołani, czy zawodnicy tutaj zostali powołani do kadry młodzieży, tak? Tutaj na wyższe zawody, tak? Na wyższy poziom zawodów, będą reprezentowali Mazowsze na turniejach ogólnopolskich i nie tylko. To świetnie, w wielu dziedzinach osiągamy sukcesy, to między innymi dzięki temu, że gmina co roku oddaje kolejne inwestycje sportowe, a wspiera również i współfinansuje szkolenie ponad 4000 zawodników. To jest dla nas na pewno powód do dumy. Przy okazji, tak mówimy o sporcie, zacznijmy od tego. Na gali tydzień temu wspomnieliście o tym, pokazaliście swoje inwestycje sportowe, co zrobiliście w infrastrukturze sportowej, jak hale, nie hale, tak, staniony, boiska, odbudowa muraw wy później, pan wspomniał potem, co w przyszłości chcecie zrobić, między innymi oprócz takiego centrum sportowego, które ma być taki jakby drugi basen, lodowisko i coś jeszcze? Hala sportowa. Tak, to znaczy od razu powiem, to co udało się do tej pory zrobić, a sporo się udało zrobić, wiele czasu nam zajęło porządkowanie spraw własnościowych, na przykład na terenie przy 1 maja, ale udało się już sporo infrastruktury wyremontować. To jest fundament, na bazie którego chcemy budować kolejne przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, szeroko rozumiane. Oczywiście centrum sportowe przy Chyliczkowskiej będzie takim sercem, tak? Jedną z największych baz sportowych w regionie. To będzie hala widowiskowo-sportowa, to będzie basen, a właściwie mam nadzieję, że kompleks basenowy. To oczywiście tworzy się teraz w ramach koncepcji, która jest współtworzona przez zespół w gminie, w Urzędzie Miasta i Gminy. Natomiast wokół tego obszaru mamy jeszcze kilka innych przedsięwzięć, które planujemy zrealizować w najbliższych latach, które powinny być zrealizowane w gminie Piaseczno. To jest nowa hala przy szkole w Julianowie, ale to jest także dalsze wzbogacanie terenu przy 1 maja. To jest ośrodek Wisła, który wymaga renowacji. Tam już jest nowy dzierżawca, świetnie, ale my chcemy, żeby ten ośrodek naprawdę nabrał blasku we współpracy z powiatem, lasami państwowymi czy przedsiębiorcami prywatnymi i żeby wspólnie stworzyć nową jakość dla mieszkańców gminy Piaseczno i gości z zewnątrz. To jest teren na przykład gliniany, o który należy zadbać. Tam też są do załatwienia sprawy własnościowe, którymi teraz się należy zająć. To jest uzupełnianie boisk ze sztuczną murawą na terenie chociażby klubu sportowego w Żabieńcu, czy ludowego klubu sportowego w Jazgarzewie. Przy szkole w Jazgarzewie kolejny teren, gdzie powstanie infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Ona już jest teraz projektowana. Hala w Złotokłosie to też wyzwanie na najbliższe lata, już jest projektowana, więc powinna wejść za chwilę do realizacji w budżecie. Mam nadzieję, że się uda wygospodarować na to środki, a i ceny na rynku będą takie, że nie będą to bardzo kosztowne inwestycje, będą trzymały się kosztorysów. Natomiast to jest pełen zakres inwestycji, które trzeba zrealizować w przyszłości. Naszym zamierzeniem jest również, żeby te wszystkie obszary i te wszystkie przedsięwzięcia, te wszystkie miejsca, w których powstają inwestycje sportowo-rekreacyjne, były połączone siecią ścieżek dróg pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Jeziorki, bo jak zobaczymy, to Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy Chyliczkowskiej jest tuż obok rzeki Jeziorki. Poniżej mamy 1 maja bazę nad Jeziorką, stadion miejski. Poniżej Górki Szymona, tak, w dół ośrodek Wisła, wzdłuż Doliny Rzeki Zielonej i dalej w kierunku rzeki, w górę rzeki Jeziorki, mijamy właśnie Gołków i teren Glinianek. Dalej Jeziorka w kierunku Złotokłosu. Ten obszar świetnie się nadaje, żeby zbudować taki system ścieżek pieszo-rowerowych, tak żeby Jeziorka stała się tym, Dolina Rzeki Jeziorki integrowała wszystkie te inwestycje i tereny sportowo-rekreacyjne, a sama Jeziorka jako szlak kajakowy może również pełnić dodatkowo tą funkcję rekreacyjną, sportową.
Własne pytania, tak, też pochodzę sportowym. Na początku, a potem to trochę może politycznie wyjdzie, ale postawię pytanie odnośnie, chciałem pytać się o seniorów. W sensie seniorów, czy seniorski zespoł, tak, różne, czy to piłka nożna, czy to siatkówka, na przykład piłka nożna. Czy trener uważa, że powinno być tak, że powinna być jedna, powiedzmy, tu taka drużyna mocna seniorska, powiedzmy, na którą powinna, powiedzmy, samorząd, tak, powiedzmy, wyłożyć pieniądze, bo to takie były projekty, żeby był jeden klub, tak, powiedzmy, Pesyczna, czy tam jakiś inny klub tak mocny, który, tak by, taki będzie na najwyższy szczyt tej piramidy, a poniżej tak kluby, które będą jakby wysyłali ten, najlepszych zawodników. Jak to pan widzi? Bo takie były, pamiętam, koncepcje różne właśnie, żeby jak zrobić, żeby nasz sport się trochę rozkręcić, no bo nie ukrywajmy, że koszty utrzymania zespołu czwartoligowego i trzecioligowego to są jednak duże koszty. No i właśnie pytanie jest, czy są takie pomysły, czy by skupić się może, żeby wybrać coś, tak? Żeby nie było tak, że rozdysponujemy dużymi środkami na różne podmioty, a to czasami się wydaje za mało, jak się potem okaże w realnym sezonie, tak? Jak jest sezon? Co pan o tym myśli właśnie przy okazji? No, oczywiście nie można tutaj się sprzeczać z faktami, że ogromna liczba zawodników ćwiczy w klubach piłkarskich i w drużynach piłkarskich. Mamy także drużyny seniorskie, natomiast ja nie jestem zwolennikiem narzucania jakiejś jednej zasady. Ja chciałbym, żeby ona wynikła z dialogu ze środowiskami sportowymi. My się znamy, tak? Znamy działaczy klubów sportowych, znamy trenerów, znamy prezesów. Chodzi o to, żeby w tym dialogu wspólnie ustalić model i takie rozmowy się już w tym roku rozpoczęły pomiędzy klubami. My chcemy ten dialog moderować i mam nadzieję, że taki model zostanie wypracowany. To jest też wyzwanie na najbliższą kadencję. No tak, właśnie pytanie jest, czy chcemy mieć jeden porządny, prawda, klub seniorski, czy na przykład porządne kluby seniorskie i na tym się skupić, jeżeli mamy prawda finansować, żeby powiedzmy kluby tak mogły, no, nie musiały bać się o spadek od razu, tak, z góry, tak, że mają na przykład za mało pieniędzy. Nie sądzę, czy to jest dobry projekt, ale tak właśnie pomyślałem, czy to nie byłoby jakieś wyjście ku temu, żeby poziom piłki nożnej chociażby, żeby tak nie było niższy niż czwarta liga przynajmniej, tak? Dla tych chłopaków młodych, dzieciaków. To jest jeden z modeli, który można brać pod uwagę, ale tak jak mówię, mamy Radę Sportu, organ doradczy burmistrza, mamy Komisję Sportu w Radzie Miejskiej. To są te ciała, które powinny współpracować, które powinny moderować dyskusję, tak żeby wypracować wspólnie ten model. Myślę, że model narzucony, który nie będzie akceptowany przez środowisko, oczywiście jako gmina, która współfinansuje w znaczącej części czy zajęcia sportowe, czy działalność klubów, pewnie taki model można by narzucić, ale to nie jest naszym celem. Celem jest, aby ten model wypracować wspólnie i czujemy się bardziej jako moderator tego modelu i tej dyskusji, a nie ten, który ma narzucić i powiedzieć tak ma być, bo my płacimy. Myślę, że to jest wyzwanie na najbliższą kadencję i to się uda osiągnąć, ale jednak w dialogu, a nie w narzucaniu, a nie tak. To jest także spojrzenie na inne gminy, na inne doświadczenia, w inne modele, które funkcjonują w kraju i porównanie, tak? Czego chcemy osiągnąć Piasecznie? Wiadomo, że do tej pory koncentrujemy się oczywiście na szkoleniu dzieci i młodzieży, tak? Ale rozumiemy także intencje klubów, które podkreślają wagę drużyn seniorskich, że jest to także również istotne z samego punktu widzenia jakby rozwoju danych klubu czy szkolenia dzieci i młodzieży. Rozumiemy to i bierzemy to pod uwagę. Ostatnie pytanie, bo krążą pogłoski, już gadaliśmy przed wywiadem, że co to, że wiemy już jedno, że jak pan Lisa nie będzie już kandydował na burmistrza, tak, na tą kadencję, to krążą pogłoski, że będzie pan Butkiewicz skandydował z listy PO. Czy pan to potwierdza na razie, czy to są na razie pogłoski? Jakie jest oficjalne zdanie pana? Ja nie uchylam się od żadnych obowiązków. Chcę pracować na rzecz gminy Piaseczno i zawsze to deklarowałem. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić i w ostatnich dwóch kadencjach burmistrz list, Rada Miejska i ja w swojej skromnej roli, jaką do tej pory pełniłem, sporo rzeczy wykonaliśmy na rzecz gminy Piaseczno. Natomiast czy będę kandydował, czy nie, to jeszcze jest kwestia najbliższych miesięcy i decyzje formalne zapadną w wszystkich tych organach kolegialnych, które statutowo w ugrupowaniach politycznych są. Zobaczymy to jeszcze najbliższe kilka miesięcy. Teraz koncentruję się na tym, żeby przedstawić, kończyć projekty, prowadzić te prace, które trzeba zrobić, żeby kolejne projekty realizować. Jesteśmy cały czas w toku pracy, tak? Wiele rzeczy się udało zrobić, ale proszę pamiętać, że tak jak na stadionie miejskim, sporo rzeczy się już udało zrobić, ale mamy kolejne plany i cały czas je realizujemy. Dach na przykład, dach?
Tak, ale zadaszenie czy inne rzeczy, które są planowane, korty tenisowe, renowacja, to wszystko chcemy realizować. Z innej półki Park Miejski sporo się udało, ale właśnie przejęliśmy budynek Poniatówki, to jest kolejna rzecz i to też trzeba robić, więc skupiamy się teraz na tej bieżącej pracy, na pokazaniu, co się udaje zrobić i najbliższych zamierzeniach. Czekamy, kiedy będzie oficjalne tak zdanie partii, z którą pan wychodzi, tak? Jeżeli reprezentuje pan tę partię, to zobaczymy, jaka będzie decyzja, kiedy to będzie, czy w maju, czy w czerwcu, bo pewnie to będzie już bardzo blisko termin. Dziękuję mojemu gościowi, panie burmistrzu, dziękuję za wywiad i do zobaczenia niebawem na innych eventach, mam nadzieję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak jest.